jesteśmy z Wydziału Inżynierii Materiałowej i nasze doświadczenia głównie polegają na zastosowaniu suchego lodu. Na przykład tutaj do wody wrzuciłam suchy lód i w kontakcie z wodą on wydziela dwutlenek węgla i dzięki temu jestem w stanie nadmuchać balon. Jesteśmy z Wydziału Mechaniki Budowy Maszyn. Reprezentujemy tutaj branżę druku 3D. Od klasycznych drukarek FDM, które może mieć każdy w domu, po technologię SLS bądź technologie żywiczne, DLP czy SLM. I tak naprawdę pokazujemy zarówno jakieś małe figurki, jak i druki techniczne, które są wykorzystywane w przemyśle. Na tym stanowisku pod patronatem Koła Inżyniera XXI wieku, to jest koło naukowe, które zrzesza większość studentów naszego wydziału, chcemy pokazać dwa typy robotów na tych trzech tutaj egzemplarzach. Tu mamy robot typu SCAR, to jest robot, który potrafi na takich płaszczyznach generalnie albo nakreślać pewne trajektorie, albo przenosić różne elementy. W tym przypadku takie narysowanie rysunku ze współrzędnych, które są zaprogramowane w programie na komputerze, dosyć fajnie obrazuje, w jakich ruchach po prostu ten robot działa, w jakich się przemieszcza. A tam z kolei mamy roboty antropomorficzne, tak zwane, może z tej strony. Tutaj jest zaprogramowany, przygotowany taki symulator przenoszenia pewnych elementów, kołków. Można by to potraktować jako część jakiejś linii produkcyjnej chociażby. Jesteśmy z Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku ratownictwo medyczne. Przyjrzyjmy tutaj, żeby propagować udzielanie pomocy, pokazać jak udzielać pierwszej pomocy i żeby ludzie po prostu nie bali się udzielać pomocy. Thank you.